I jesteśmy ponownie razem z resztą. Siema. Ja. Nie chcę się dziwić, nas przedstawiać. Umieram trochę. Pani, ale... Kogo by się chciał? Was nie pamiętam nawet. Bo ty jesteś tam oriatym, tak Botan, daleko, możesz odpauzować. Cię nie widzi. Mogę, no. Mogę. Prędzej to bardzo. Dziękuję. Chciał, niż ty nas. Żebyś mnie zapamiętał. O, to mani mnie obrazili. Pamiętaj, że to ja zawsze cię obrażam. Ja sobie zbuduję. Super, kolejne idee mogę. Jakie wziąć drugie idee dla tych Francuzów? O nie, matka twojego króla to ciota. No nie, 5 bo niedługo się zaczyna, wiesz co. Reformacja. Reformacja? A to jeszcze jakiś ten z 20 lat. A w sumie ja będę chciał. Ej, tymi 7000 na prawo masz fort właśnie tutaj. Co chciałbyś być reformowany? Dwulevelowy. Masz radę 7 oblegać. Czy protestanty? I chyba tam właśnie armia Uzbeków ucieka. Inkwizycję, która nikt się jej nie spodziewa. Szczególnie jest taki opis. Jak wchodzę w Spanish Inquisition, to jest opis no one expected. Czyli nikt jej nie przewidział. Pretender celebrity, jeśli wygrają, to po prostu zmienią gościa na tronie, tak? Tak. Kiedyś z Unii, ale nie wiem, czy to nadal tak jest. Ale musisz pójść, muszą zdobyć ci stolicę. Ale ty masz dosyć daleko od stolicy i wtedy nabijają się punkty. W zależności od ilości prowincji. 4-3-3 potomka, a oni posadzą na tron 3-3-3. Kolumb zdechł. 92 jeszcze nie ma. Nie będzie Ameryki. Ale nie, Amerykę już odkryłem, przecież miałem tego eventa. W 80 którymś? W 7? Odbijają ci prowincję. Szybko, bo nie przeszliśmy się w renesans. Co to za Kolumb? Renesans się oddaje za ten, odkrycie Ameryki albo ten, za Konstantynopola. O, i odzyskałem właśnie Kora, bo tam walczyli ze sobą. O, fajnie, że teraz za pieniądze się dostaje. Zawsze te War Reparations jest fajne, bo teraz już pieniądze się dostaje za to. Kiedy mogę z Eretą? A mi władca zdech. Królowa jest niezła, ale następca jest 1-0. Królowa jest niezła. Masz pretendentów, ale Aragonia idzie się trochę zniszczyć. Bardzo dobrze, Aragonio, popieram twoją decyzję. Ja popieram, niech oni giną w imię mojego państwa. Właśnie, gińcie, nie buntujcie się. To jest motto wasze. Ile jeszcze mi zostało tych technologii dyplomatycznych? Chciałbym już szybko fokusa na to zrobić. Ile mi zostało? Moi pretendenci ich rozjebią. No zobacz. No właśnie widzę i to bardzo dobrze. Ale tam też Austria idzie u góry. Bardzo źle pretendenci. Dobra, no. Dyplomatycznie się zacofuję. Boom. Dyscyplina mi wzrosła. To tam chce. Parcie dla Cypru, nie. Colonial Rage. Sięgam do czegoś, czegokolwiek. Nie sięgam. Ile już prowincji mają, bo ja w sumie nie widzę całych. Zgubiłem polityki, dobra. Czyli ta pośrodkowa to jest jakaś najlepsza polityka, no co? Na to, też pośrodku, to po prostu masz mniejsze szanse na wybuch tego. Powstanie to blizowo 50% i do tego będziesz miał większy base tax w tych prowincjach. Teraz biorę to właśnie. No i Black News. Stabilność spadła, zmieniona polityka. Strasznie. Wszyscy się przerazili. Serio, nie sięgam. Jowo. Myślę, jak się tym Uzbekiem podzielimy. W tej wojnie myślę, że tobie oddam większość, a ja nic nie wezmę. No w sumie ja sobie wezmę, bo i tak nie mam jak z nimi graniczyć na razie. Ja zwielam te role 0-9. Nie mógłbym. A o, widzę już marketplace'a, mogę w cywilizacji. Wenecja zerwała ze mną sojusz? Czemu? Co ja zrobiłem w Wenecji? Ekskomunikować ich? Boom. No, ekskomunika jest na Wenecji. Czekaj. Już nie musisz się martwić. A, bo teraz Wenecja ma zary. Ja się nie martwię, po prostu to ich błąd na życiowy. A, bo no już faktycznie błąd życiowy, bo już są na eksomunice. To taki przypadek. Że teraz każdy może ich wziąć do wojny. No tak, to chyba 25% tej agresywnej ekspansji wtedy się zużywa. A taka Austria to brzmi graniczy. Szwajcaria? Dobra, Szwajcaria nie jest mocno. Bo za niecały rok będzie Shadow Kingdom. Gdzie są moje wojska? Dobra. Będzie można zaatakować Genuę bez... Uuu, jaki następny jest ten? A nie, on ma sojusz tak. Następcy.
Nufo de Andrade jest dobrym tym. Eksploratorem następnym, świetnie. Coast of Caribbean Sea. Ile jeszcze Uzbekowi trzeba odbić? Widzę, że tu jakieś rebel się pojawiły. Lutownicy się pojawili. No, widzę. Coś do odbicia jeszcze? Mnie tutaj na prawo, ale to są już pierdolone. Mam 99%, możemy kończyć. Co chcesz, żebym ci oddał? Mamy 100% z Prowansją. To baganale? Z Prowansją. No. Wiem, ten fort. Czekaj. Okay. Czy ci przekażę na początku. Jaka flota? No, żeby wypuściła tutaj te... Baganale, fort, no i w sumie tyle północy, ile dasz radę. Ile im bierzemy, że mamy ponad 100? Coś ponad 100 mamy. Jedną prowincję. To, co tam masz podbite, to po prostu przekaż mi... I daj tyle, żeby było jak najlepiej. Zaskocz mnie. Okay. Zaskocz mnie. Jezu. Jak to zabrzmiało? Zabrzmiało. Zaskocz mnie. Mniej więcej. Tylko dobra, teraz miesz pokój. Tylko developmenta, aby zostać cesarstwem. Bo jeszcze mutownicy na stolicy wybuchni. Oko, zostaniesz Hiszpanią, będziesz developmentem. Estate. Mm. To mi daje Hiszpania, bo tak lubię to patrzeć na to. Już? Pokój wzięty? Tak. Moment, ja jeszcze muszę chwilę pauzę. Ok. Merchantom muszę odebrać ziemię, bo mają za dużo powera, że tak powiem. Jest podzielony na trzy części Uzbek. Ten po lewej, tutaj... Możesz odpozować. Siberia, co nie? To ja wezmę. Ok. Ale wymaganie masz. Że mam 7000 jednostek u ciebie, którymi nie mogę wrócić do kraju. Możesz, ale naokoło. Was nie masz odkrytych. Odpauzujesz? Nie mogę nigdzie. Możesz odpauzować. Już za sekundę chcę w sumie dobra. Chciałem zrealizować prowincję. Zrealizuj no. Zrealizuję. Będziesz mówić, co mam robić. Odkrywajcie brzegi moje, faceci. Odkrywcy, statki. Ja tylko facetów chciał odkrywać, tak. Jakkolwiek to brzmi. Ciebie szybko odkryję, więc. Nie kuś. Nie kuś. Tak? Boże, i wszystkie prowincje, które są, to są tropikalne. Ja mam szansę na bunt. O nie, straciłem klejma na Oran. To ja pocznę. Z Oran. To jakie są prowincje? No to ja sobie popatrzę, co się dzieje na świecie. Muszę czekać jeszcze 10 lat. Aż 10-letni masz trusy? Nie, chyba trochę krótsze. 8-letnie. Czekajcie chwilę. Nie. Sorry, ale muszę coś sprawdzić. Już zaraz bo czekanie 8 lat nie wystarcza. Trzeba jeszcze... W sumie tam, no. Ty masz tę Syrię, byś mógł wypuścić sobie. Co? Kto? Masz ty. Właśnie od Tomanami. Ale pytam, żeby mieć odgrodzone te prowincje właśnie. Nie wypuszczę, bo ISIS wybuchnie. No problemy. Nie, chodzi o to, żeby ten po prostu tą sztuczkę uchodźcy bizantyjscy mi się teraz pojawili. Spoczko. Uchodźcy, nie bierz. Ale z Bizancjum, ale to oni się powinni pokazać dopiero chyba jak ten. Bizancjum upadnie. Ale przecież nie ma. No już nie ma. I to dawno właśnie. Bo ktoś może ich nie przejął. Ale za to mam jakieś koszty dodatkowe, technologii mi opadły. Zmniejszone zostały. Excellent! 30 punktów administracyjnych. Ej, nie jestem aż tak zacofany. 5, 6, 7. Czekaj, gdzie jest mało tubylców i są najmniej agresywni? To jest dużo... O, tu jest mało i są mniej agresywni. Sant Martin, pierwsza moja kolonia. Zaoferuję Uzbekowi pozwolenie na przemarsz i mutownicy przejdą na drugą część kraju. Chyba tak działa, nie działa. Chyba może. Good harvest. Pieniądze? Czy administrative power? A, Mongolia ma 63 liberty desire. Dobra, wezmę jeszcze. Administrative, żeby miał szybszą technologię. Jeszcze mogę forty wyłączyć. Nie mogę stack-wipe'ować tych Angolii. Expansion, dobra. Kolonista.
Brakuje mi tylko 2500 manpowera. Odnowię, robię armaty, idę na wschód. To jest tropikalne. No ja. A to są bardziej agresywni i... Nie tropik, ale tu jest coś. Important Natural Harbor. A ja już mam pierwsze forty. Ja pierwsze kolonie. A ja się powoli rozwijam. Mnie denerwuje ta flota brytyjska, co tu stoi, ten, i blokuje mi porty trochę. A jak flota? A jak gdzie to statków. No, a jak te tribesy ci sobie, jak te tribesy zdobędą państwo, to coś zmienia, czy nie? Jak co? Jak te tribesy, czyli że masz w estate'ach. No. Tam tribesy, jak tribesy by ci państwo podbyły, to coś zmienia, czy nie? Tam autonomię chyba dają, tak? Bo chodzi ci o to, jak ci wybuchnie rewolta, tak? Mhm. No. Autonomię ci zwiększają chyba o 25%. Aha. No, płyniesz teraz po to flotę, jak uciekają! Otomani chcą sojusz! Uuu, obrazili mi matkę, a teraz są sojusz! A wiesz... Było, minęło, nie ma co rozpamiętywać. A ty masz to koalicję? Jeszcze nie masz. Opowiedz, jak masz koalicję. Nie, Shadow Kingdom, super. Nie, koalicji już mieć nie, nie będę, wiem, czy my ale... klikam na Trevisto, to tam, gdzie pokazuje mi... mieć silnego sojusznika, żeby się po prostu bot bał wypowiadać wojny. Ciekawe, że jak biorę ten Trevisto, klikam na prowincję Trevisto, to w ogóle mi ten, tam gdzie pokazuje teren, to jest... Jezus Mare, no muszą mi chodzić po prowincji, gdzie mam armię. Tylko tak na Trevisto, a nie, jeszcze jest na Fiururi. Wenecja ma normalnie pokazany jaki teren, tylko te dwie prowincje mają takie luki. Zobaczmy jak gdzie. Za co teraz? Ora, czas się rzucić na wschód. Chyba, że mam pisa jeszcze. Trusce znaczy się. Janzu, Ojrat, 93 z nimi, 93. Muszę powrócić do mojej polityki ekspansji za wszelką cenę. A powodzenie. Zdobywasz dwie prowincje, oddajesz 4. Tak działa. Oddaję 10. Ile ja mogę ludzi wysłać na nowy świat? 0. Jak masz tam te statki wrócą? Wyślę całe 10 tysięcy. No, znowu mi się graficznie zrąbała Europa. No, że klikasz na Trevisto na przykład i masz ten. Jak graficznie. A, że na przykład teraz nie mam tego ikonki doradcy, żeby wybrać nowego, mimo już mi zmarł. A. A mi jak klikam na Trevisto, to nie pokazuje tego, jaki teren. Ale to jest, tak zobaczyłem, jak sobie klikam po prowincjach, nagle patrzę, to tak zwróciło mi uwagę, że to jest puste. Hmm. Ja tak widzę, nie wiem jak już u was. Anglio, weź się poddaj. Robią to. Jak to okrążyłeś ich? Takie 4000 wokół. O. Ja jako horda mam doradców, magia. Od nich tych. Zaraz zobaczysz dlaczego. Zaraz będzie druga wojna z Anglią. Jak to zaraz druga? No bo zaraz monster zaatakuje. Ming, Persja, Afganistan. Kogo brać za rywala? Chyba Afganistan nie będzie najłatwiej. Nie chciałem brać agres z tego, bo będę miał agresywną ekspansję masakryczną. Lukas potrzebuje porady. Brać za rywala Ming, Afganistan czy Persję? Mi też to się tak zbliża. Afganistan, chodź w moją stronę. Musimy porozmawiać o Jezusie. Tak, ja również też tak mam, że nie mogę wybrać i nowego. I o ataku na Persję. W sumie Mink ma dwa razy więcej wojska ode mnie, to na razie się nie da się rzucać. Wezmę Afganistan za wroga. Nie, w ogóle coś się z Europą teraz popieprzyło graficznie. No właśnie mi też. A mi nie. Teraz nie mogę. To jest znak, żeby rozpocząć nową serię po prostu. Tak. Ty możesz sobie na single. A możesz singla zacząć. No bardzo chętnie. Ja oczekuję twojego Mali. No właśnie. Ej, a co byście powiedzieli, żeby następnie zagrać tylko w Afryce? Jak kliknąłem na Madryt, to w ogóle mi się pojawiło. To by było co najmniej śmieszne. Następnej musimy dograć najpierw, przeżyć, o tak. A, skończmy to. Zaklikam po... O, Sabaton, jak pięknie. A w ogóle w każdej grze paradoksu teraz jest muzyka ta, fa la la la.
No, ja grałem dzisiaj w CK2, to było. Odpaliłem, weszło, to od razu puściłem nagrywanie. Bo się jarałem. No, u was też są takie błędy. A właśnie, może byśmy zagrali w Crusadera na. Znaczy problem jest tak, że wystarczy, jak tutaj możesz nawet, nie wiem, nie mieć przez internetu przez parę sekund, to będzie dobrze. Ale tam jak jakiś, coś ci nie wyjdzie z internetem, to masz desynchronizację od razu. Ze znajomym próbowaliśmy na dwójce grać i nie wychodziło, we dwóch. On ma netto chyba 5 uploadu, 50 downloadu, coś w tym stylu. God, jak ja tego nienawidzę. Że te błędy wyskoczyły całe. Tak, bo teraz nic się nie da robić za bardzo. No właśnie też, nie mogę na przykład już eksplorować. A ja nie mam żadnych błędów. Pijana przez Maroko. No nic nie mogę zrobić, nie mogę żadnego... Na nogaju się rzuciłeś? Jednego wywaliłem, bo był za drogi. Kolonii mi strasznie trudno otrzymać. Co jest? Na nogaju się rzuciłeś? Nie, powiem ci, że ustworzyłem takie małe główienko tutaj i zacząłem, chciałem z nim sojusz wziąć. Wziąłem sojusz, a tu okazało się, że mieli wojnę z Nogajem i mnie zawołali. A to zrób z nich wasala. Chcę z nich zrobić wasala właśnie. I najlepsze jest to, że Nogaj ma chyba 7000 wojsk, więc... A na razie ten influence mam 56%, czyli perfekcyjnie siedzi. Ten, buntują. Ale i tak chcę tylko przetransportować jednostki. Kolejny manpower będzie za 2 lata. Akurat wojnę zacznę. Boże, jak mi w ogóle prowincje teraz są dziwnie wyglądają, bo są takie całe przezroczyste. No mówię. Ja dzisiaj jak nagrywałem sobie swoją serię, to wszyscy kupcy, po prostu nic nie widziałem. Ten, raczej całej tej grafiki, tylko same ikony, raczej te czcionkę. Więc jeszcze jakoś dało się to ogarnąć. A dam sobie całą Buriatę jako mój cel wojny. Ciekawe co się stanie. O Jezu, wtedy. W ogóle jak eventy wyglądają. To w ogóle ucięte. No wszystko jest moje takie zjebane. No pierwsze szybciej skończymy i tyle. Uuu, Izta odkryłem. Jakie to tam państwo. No bo szybciej będziemy serię kończyć. Znowu. No ostatni odcinek był długi. No jeden pewnie nas stać. Co? Będę chciał... Nie pokazało mi! Nie idźcie. Jam trusa jeszcze. Minus 5? No nie pokazało mi, że mam minus 5. A bo no właśnie są te błędy graficzne, repus. Jezus Maria. Kończymy serię. Tytujemy save'a. Bardzo dobrze. Ja uważam też, że to jest porażka. Maroko mam... Oni jeszcze sobie forta zbudowali w stolicy. Ja nie mówię też nic, żeby się boję, co się stanie, jak wyślę jednostki i... No dobra, spróbuj, zrobić się. Założyłem boostowanie w punkty administracyjne, zaraz się odbuduję. A ja właśnie dostałem 26 tysięcy buntowników z Kozanu. Dobra, już mam minus 1 tylko. Nie gadacie, bo nic nie robicie, czy mineta wyrzuciło? Nie. Każdy jest skupiony teraz. Skupiony. Na tym, żeby jak grać z tym, co się dzieje. Jak żyć, panie prezydencie, a jak żyć. A co byście powiedzieli na anulowanie tej serii? Nie. Wow, na szczęście mogę żołnierzy automatycznie wywalić, nie muszę. Tak dobrze mi szło wtedy tą Brandenburgią, no i kurczę, wiedziałem, że to przyniesie pecha. Na tym ja to mam też, przecież się dodatkujesz zaraz. No. No tak, ale czuję, że jak ja się zacznę odkuwać, to wam znowu coś nie... tak to się skończy, że... To co, klejmujemy tych otomanów? Tak, jasne. Nie, dobra, już się odkuwam powoli, no ale... Za wolno. Dużo zabrałeś. Teraz powoli. No to jest jednak masakra, trzeba tak powoli to wszystko podbierać tak nie, samo. Nie mogę zabić tych native'ów. Najgorzej jest na extended timeline, jak ci wszystko, wszystkie prowincje dookoła masz po 40 developmentu. No. Więcej. No. Już to znamy. Już prowincji. To przerobiliśmy ostatnio właśnie. Po siebie tak mam w serii teraz. I mieliśmy na szczęście. Na wschodzie sobie zabieram co chcę, a na zachodzie w cesarstwie po jednej prowincji do przodu.
No to tak. Raz na jakiś ruski... No właśnie. To taka, wiesz, co prowincja, koalicja, nie? Dokładnie. Musieli sobie fort w stolicy zbudować, musieli... Co ja z tym fortem zrobię? No usunę po prostu. Szybko, jeden punkt mi brakuje, by stabilność na zero dać. A tak myślałem, coś mi się nie zgadza, do 93 miałem chyba trusa, ale nie ma napisane, no to wezmę. Minus 5 stabilności. Teraz mi dwóch umarło i teraz nie mogę żadnego wybrać. O, Japonia się bo na... A, Japonia? Nie, nie wbiła się na kontynent. Wbija się kolejne państwo japońskie. Maroko wbiło na ten. Uhu, na bit. Najbliższa wojna będzie z Maroko, Lukas. No ale właśnie wypowiedziałem Szkocji. A, no to później. Kurwa, generała nie mogę dodać do armii, fuck! No to czekaj, ile już trwa odcinek? 22 minuty. No dogramy 2 minuty. Tak, jak dogramy? Ja czuję, że to będzie przegrana. Bo jeszcze mogę sfabrykować claima na Algarve. Northumberland jest wojny i wy na to pozwalacie? O, Szwecja się uwalnia chyba, Polska jej pomaga. Będę mógł iść na Szwecję w końcu. A jaką ma flotę ten? Tutaj się... O, jeszcze w Ledgerach się da przechodzić. O, kurde, myślałem, że ta Anglia mi dołączy do wojny. Mam 27 limitu wojska. A Ming... Ile ty masz woja, Ming? Maroko ma 21 statków, to jest niefajnie. 42 tysiące i nie masz artylerii. Jaką ty masz technologię wojskową? 7, tak samo jak ja. Okej, mogę z nimi skończyć najlepsze wojnę. Jest to, że chciałbym zabić mojego tego władcę. Znaczy następcę. Ja tak samo, Kiksunia chcę zajebać. Cholera mi on. O, dyplomacja też schopa. Kolejne 200 hajsów dostałem. Szczególnie, że z dyplomacji już nie mogę przechodzić na twój kraj. A nie, mogę. Jeszcze. Ej, całkiem niezłe prowincje mają jako? Do spalania. Na feedbacka się nie da przejść. O, shit. To coś jeszcze podam się powaliło. Marsz, to jest normalnie. Coś naprawiło. Już starczyło wam, starczyło 33%. 34%, okej. Okay. Autonomia. Okay. Autonomia. No autonomia. Nie, Wenecja atakuje Serbię. Moją Serbię. Nie, no skąd nie będę tu stał, dopóki nie wejdzie to wszystko. No mam tu takie bunty. Teraz bunty będę miał w całym kraju. 30 marca mogę dać sobie manpowera. Odnowię wojska i zbuduję pierwsze armaty. W sumie piechotę całą mogę wyrzucić teraz. Nie no, bez przesady. Oho, w ogóle. No. Rotacja jednostek śmiesznie też wygląda. Dobra, już to jestem bez piechoty. A jak mam bez piechoty, po co mi ona? Jak jestem hordą? Ja właśnie zacząłem, miałem do oblegania, ale ten miał armaty. Ale przecież nie potrzebujesz. Ale piechotę do szybciej oblegasz. Tak? Tak. Nie, ja nie zauważyłem różnicy. Piszenie to znaczy, dopiero jak są porty, to się pewnie no. Szybciej piechota. Nie, piechota jest do szturmów potrzebna. No tak, ale było też gdzieś napisane, że piechota bardziej się opłaca do oblegania. Do oblegania, nie do szturmowania. Było coś takiego chyba. Na to wygląda, że Portugalia jest tak osłabiona, że chyba będę tylko ja tutaj się bawił na obecną chwilę na świecie. Oraz robię 3000 konnicy. Boże, Portugalia straciła Algarve. Właśnie... Algarve, właśnie ale Maroko, ja chcę ją odbić. Czujesz, Maroko jest na tyle, się czuję potężny, że ustawił mnie na rywala. No to co? I... To Maroko w tym momencie. Oni chcą właśnie ze mną w ogóle sojusz, nie? Nie wiem, czy się zgodzić, czy nie. Oj nie. Nie, oni są na, właśnie na krucjacie. Nie wiem, czy ty możesz to widzieć. Nie, nie możesz. Oni są na krucjacie. Jak tylko kończę tę wojnę tutaj, to biorę się za Maroko. Potrzebuję punktów. No, ja też właśnie chcę się wziąć za Maroko. Wenecja, dawno cię nie ekskomunikowałem. O, bardzo dobrze, bo Wenecja akurat mi trochę... A no właśnie, ja rywali nie obraziłem. Ale ty nie masz na to kasu zbiegu, wybacz. Ale zawsze, jak ma ekskomunikę, to go nie lubią wśród tych waszych. No, wśród waszych.
Tam bawicie w papieża i inne bzdety, ja tam mam kalifa. Dobra, panie. Ja mam Tengri, czyli nic. Idealnie. No właśnie, to trzeba. Dobra, możemy kończyć. Zobaczenie w kolejnym, pa.